z nami jest ojciec biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz, franciszkan konwentualny, przed laty biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Szczęść Boże, ojcze biskupie. Pan Bóg zapłać. Dzisiaj spotykamy się w Szczecinie. Ale chciałbym naszą rozmowę zacząć od świętego Maksymiliana, bo ojciec biskup wszystko wie o tym świętym. Wszystkiego nie, ale może dosyć dużo. Całe życie ojca biskupa przebiega, bo tak można w pewnym sensie powiedzieć, wokół właśnie świętego Maksymiliana. Zacznijmy od szkoły. Najpierw szkoła, czyli nauka w małym seminarium duchownym ojców franciszkanów w Niepokalanowie. To jak rozumiem czas zaraz po wojnie. Tak, ja nawet napisałem do innego zakonu, do innego niższego seminarium. Jeśli od mojej mamy mój kuzyn dowiedział, który był w czasie wojny po Maksymilianie gwardianem w Niepokalanowie, ojciec Witalij Sieszkiewicz, i do mamy szybko napisał, czemu wasz syn idzie tam gdzieś. My mamy niższe seminarium w Niepokalanowie. I w ten sposób znalazłem się 1 września 1949 z moim ojcem, który mnie przywiózł w Niepokalanowie. I to było kilka lat po zakończeniu II wojny światowej i właściwie kilka lat po męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana. No tak, mój ojciec Maksymilian w 1941, 14 sierpnia, został zamordowany w Oświęcimiu, a spalony 15 sierpnia, natomiast ja od 49 trafiłem, miałem wtedy 13 lat. Co się wtedy mówiło w tym 49 roku o świętym Maksymilianie w Niepokalanowie? O, trudno to powiedzieć, dlatego że myśmy byli uczniami w oddzielnym budynku, z drugiej strony kościoła, patrząc dzisiaj na front kościoła, to po lewej stronie, a klasztor był po prawej stronie. Kościół był w budowie oczywiście. Byliśmy świadkami budowy, nawet czasami w drobnych pracach, takich jakie mogli wykonać tacy młodzi ludzie, pomagaliśmy przy budowie kościoła. Natomiast klasztor po drugiej stronie kościoła był dużo liczniejszy niż teraz, dobrze ponad 300 osób. Niewiele wiedzieliśmy, ale dlatego że mieliśmy także i kuchnię w naszym budynku, także rzadko kiedy chodziliśmy do klasztoru, do refektarza, czyli do tej dużej sali jadalnej, do tego budynku, gdzie przy kuchni, prawda, więc z braćmi spotykaliśmy się, z zakonnikami, mieliśmy opiekunów, braci, wychowawcę, szefa kancelarii i zaopatrzeniowca, któremu później w drugim roku na jego prośbę prowadziłem rachunki, a cała ta masa zakonna to była właśnie po drugiej stronie kościoła w tych budynkach. Wtedy prawie budynków nowych, prawie mówię, bo w czasie wojny ojciec Witalij, ten mój krewny, jak był przełożonym, to wybudował garaż na samochody. Ale no tak to były, jak przybyliśmy do Niepokalanowa, to były te przedwojenne klecone z wapna, tam z pierzwiru, czegoś jeszcze, prawda. Myśmy w takim właśnie budynku czworobocznym mieszkaliśmy. To była taka ważna idea świętego Maksymiliana, żeby te budynki były liche, żeby zgodnie z regułą, prawda, franciszkańską, żeby można było je łatwiej móc porzucić w razie czego. Łatwiej zostawić, żeby się nie przywiązywać. Może nie tylko, żeby porzucić, ale żeby w ogóle zachować ubóstwo. Ojciec Maksymilian rzeczywiście miał tę duchowość bardzo głęboką. Ale spotykaliście się z tymi, którzy znali go bezpośrednio. Co oni wam mówili o Maksymilianie? Prawie nieustannie byliśmy. Na przykład wychowawca, brat Nazariusz Słota, był z takich tak zwanych, no nie eminentnych, ale
takich znaczących braci po stronie klasztornej, przed wojną i zwłaszcza po wojnie, prawda. Brat Sergiusz, szef kancelarii naszej szkoły, podobnie, miał prześliczny charakter pisma, prawda. Ojciec, brat Agnelis, pochodzący z pod Sochaczewa, więc niedaleko od Niepokalanowa, ten, który prowadził gospodarkę całą niższego seminarium zaopatrzenia, jak przedtem powiedziałem, wieczorem. Po pewnym czasie, już byłem w 9 klasie, nie w 8, to właśnie wieczorem o 9 szedłem do jego biura i robiłem mu rachunki z całego dnia. I oni świadczyli, ci, którzy znali przed wojną, w czasie wojny świętego Maksymiliana, oni świadczyli o nim? Mówili coś? Trochę inaczej bracia będący kaplanami, na przykład ten mój krewny, prawda, ojciec Witalis Jaśkiewicz, trochę inaczej bracia tacy prości, zwyczajniejsi, a co innego ci, którzy byli już bardziej zaprawieni w życiu zakonnym i także jakoś wykształceni, bo był na przykład jeden artysta, rzeźbiarz, który jego rzeźby są, przyozdabiają Kościół Niepokalanowski w dużym stopniu, brat Maurycy Kowalewski. Mhm. Więc ten, to zależy z kim żeśmy się spotkali. W zasadzie ja nie spotkałem się, nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć, z jakimś krytykantem. Owszem, jakieś słowa nieraz były pewnej krytyki, zbyt, dla niektórych zbyt był wymagający ojciec Maksymilian, prawda? Stawiał bardzo wysoką poprzeczkę, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, o tę tak zwaną doskonałość chrześcijańską, a w tym wypadku mówiło się o doskonałości zakonnej franciszkańskiej, prawda? Więc natomiast w zasadzie bracia, no, z wszystkimi się nie znaliśmy się. Było tego około 300 osób. Zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę już także na wstępnym etapie kandydatów, prawda? Więc na ogół bracia byli z wielkim szacunkiem do ojca Maksymiliana, a niektórzy z zachwytem. I ja miałem okazję ten zachwyt jeszcze poznać, będąc w Niepokalanowie i poznając dyrektora archiwum, brata Jeremiasza, który opowiadał mi o swojej znajomości, bardzo krótkiej, bardzo takiej, ale bardzo zażyłej właśnie z ojcem Maksymilianem. Wstąpił do Niepokalanowa właściwie dwa lata przed wojną i opowiadał mi o oczach świętego, które lśniły blaskiem i które pamięta do dziś. I widać było tą niezwykłą zażyłość między ojcem Maksymilianem, który w drugiej połowie, po powrocie z Japonii, w drugiej połowie lat 30. był już ojcem, już nie był tym urzędującym gwardianem, tylko ojcem dla tych franciszkanów, którzy tam byli na miejscu. Ojciec mógłby coś na ten temat powiedzieć? To znaczy, ojciec Maksymilian był wymagającym człowiekiem, dlatego często relacja między tymi braćmi, a niektórymi braćmi, a ojcem Maksymilianem troszkę się układała na tej zasadzie jego wysokich oczekiwań. Zdarzało się to, prawda, więc ten. Natomiast było bardzo, no oczywiście ja tylko też z opowieści znam, bo właśnie nie było szansy poznania bezpośredniego wtedy. Miałem w 1941 roku tam z 5 lat, może 6, prawda, więc kiedy został aresztowany. Ale był z jednej strony wymagający, to znaczy stawiał wysoki próg życia zakonnego, sprawę ślubów zakonnych, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i tak dalej, a z drugiej strony był ogromnie wyrozumiały. Zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek może nie być doskonały, a nawet upaść, prawda? No i był bardzo życzliwy, taki opiekuńczy, wyczuwał potrzeby.
nie tylko jakieś tam materialne potrzeby, bo życie było skromne, zwłaszcza w pierwszych latach, najbardziej w Grodnie, jeszcze przed Niepokalanowym, prawda, w moich stronach, ja jestem stamtąd pochodzę, Wołkowy z Grodno, więc, ale był takim właśnie wyczuwającym potrzebę drugiego człowieka, i duchową, i materialną. I dlatego wszyscy roztropniejsi bracia, bo zawsze się zdarzą jacyś ludzie mniej roztropni, wszyscy roztropniejsi bracia nie tylko mieli szacunek, ale pewne nawet takie jakby uwielbienie, prawda, do ojca Maksymiliana. Pewnie uczyli się z biegiem czasu, to znaczy spotykając się z jego reakcją, czy z jego zainteresowaniem, bo interesował się stanem zdrowia, interesował się stanem zdrowia duchowego. Także ten młody, to byli ludzie wtedy przed wojną bardzo młodzi, to była rzesza z tymi kandydatami, postulantami i tak dalej, to było tego około 700 sztuk, prawda? Więc jednemu, miasteczko. To tak, jednemu człowiekowi. On po powrocie z Japonii też był przełożonym, tylko już trochę mniej się, z tego co mówiono, co słyszałem, mniej się bezpośrednio zajmował, dlatego że już miałem kapłanów było troszkę więcej, bo prowincja z początku nie mogła dostarczyć takiej ilości kapłanów, jaka była potrzebna w Niepokalanowie, księży, ojcu. Ale pojawili się już jego wychowankowie, jak ojciec Wójcik, który przejął stery tak, małego dziedzinka. To już bliżej wojny. Kiedy pojawiło się takie przekonanie w Niepokalanowie, że mamy do czynienia ze świętym? Że warto zbierać relacje, że warto zbierać świadectwa, że może szykuje nam się beatyfikacja. Kiedy to się pojawiło? To o beatyfikacji to chyba przed wojną nie mówiono. Tego nie słyszałem, żeby przed wojną już mówiono. Natomiast o jego świętości rzeczywiście, zwłaszcza wszyscy tacy głębiej myślący, to ją dostrzegali i mówili o tym. Mam nawet książkę, nie wiem, widzę, że pan się interesuje, może posiada brata Innocentego Wójcika. To taka prościutkim językiem napisana, ale oddaje dosyć dobrze ten pewien szacunek i pewien zachwyt wewnętrzny, nie tylko szacunek, ale pewien zachwyt wewnętrzny w stosunku do osoby ojca Maksymiliana. A już po wojnie, gdybyśmy przeskoczyli po wojnie, kiedy się zaczęło mówić o tej beatyfikacji? Najwyżej w sensie takim bardzo odległym. No może będzie, może doczekamy, może dożyjemy, może będzie, może właśnie zrozumieją, że trzeba, zwłaszcza na to wpłynęło, bo tam wpłynęła śmierć męczeńska w Oświęcimiu, ofiarowanie życia, a więc najwyższy wyraz chrześcijaństwa, oddać życie. I pielgrzymi ludzie zaczęli przybywać, nawiedzać Niepokalanów od razu po wojnie? Myśmy 49, to wtedy byliśmy chłopcami w niższym seminarium. Byłem zawsze taki najmłodszy wśród tego towarzystwa, albo prawie najmłodszy, prawda, 36 rocznik. Więc może aż tak głęboko, więcej dowiadywaliśmy się z takich spotkań z braćmi, albo indywidualnych. Ktoś się wdał w rozmowę, czy któryś z braci tam zaczepił, albo spotykaliśmy się w takim drugim domu, odległym gdzieś z 1,5 kilometra od Niepokalanowa, nazywa się Lasek. To był dom odpoczynkowy, taki odpoczynkowy i dla chorych. Więc tam nieraz żeśmy się w dni świąteczne. Bracia byli na takim odpoczynku, na rekreacji i myśmy nieraz trafiali. To zdarzały się takie, powiedzmy, dłuższe rozmowy. Więc na ogół pewnie ci, którzy, bo było trochę krytykantów, nie wszyscy by uwielbiali ojca Maksymiliana. Przecież stawiał wysokie wymagania poświęcenia
No, chyba nie pomylę się mówiąc heroicznego. W Dnie Pokalanowie ja nie mogę powiedzieć, żebyśmy mieliśmy bardzo proste wyżywienie, mniej więcej chyba to samo, co w klasztorze. Bywaliśmy w klasztorze, w refektarzu tym dużym, z kuchni korzystaliśmy w sytuacjach takich szczególnych, prawda, bo mieliśmy własną kuchnię w niższym seminarium. Było nas ponad 100, także. To dosyć duża ilość dołączyć jeszcze do tego refektarza, do tej jadalni klasztornej, prawda, więc ten. Więc w tym wspomnianym przeze mnie lasku nieraz żeśmy, pamiętam, nie się rozmawiało. Albo jakoś ktoś miał jakąś znajomość z którymś z zakonników, prawda. To jeżeli chodzi o takie indywidualne kontakty, chociaż tego się nie zalecało z punktu widzenia wychowawczego. Nie było to zalecane. Natomiast no, różne, bywaliśmy na różnych tak zwanych akademiach, jakichś takich jak gdyby artystycznych programach takich klasztornych, prawda. Właśnie to się odbywało w refektarzu tym zakonnym, bo to było największe pomieszczenie, prawda. Wykonywane przez zakonników albo ewentualnie czasem przy jakiejś pomocy świeckich, prawda. Więc w każdym bądź razie wiem, że byli te krytykujący ojca Maksymiliana, to trzeba powiedzieć. Ale to były jakieś wyjątkowe osoby i najczęściej one nie wytrwały, prawda? Ojciec wchodzi w rzeczywistość Niepokalanowa no, w bardzo trudnym dla Kościoła w Polsce czasie, no bo to jest okres stalinowski, okres prześladowań. No, weźmy prymasa tysiąclecia, który trafia do, właściwie jest internowany przez 3 lata i przecież Niepokalanów już przed wojną, a po wojnie był na pewno solą w oku komunistów. Czy ojciec jako uczeń odczuwał ten taki napór, że komunistom ten Niepokalanów absolutnie z nim nie jest po drodze? Owszem, od początku się słyszało. Myśmy zresztą od początku wiedzieli, już się w domu było już wiadomo o stosunku komunistów do Kościoła. Ja wychowywałem się w pierwszych latach w szkole podstawowej powszechnej w Sejnach przy granicy litewskiej, prawda? Więc ten. Więc już wtedy było wiadomo. Inna rzecz, że ktoś z rodziny cierpiał z powodu oporu powojennego, prawda. Nawet był skazany na karę śmierci. Czyli ta formacja ojca biskupa przebiegała od najmłodszych lat, ta, powiedziałbym, antykomunistyczna. No ale przecież Niepokalanowie, kasowano kolejne tytuły. Na końcówkę trafiliśmy, kasowania. To znaczy oczywiście wiedzieliśmy o wrogości, to się to już wiedziało przedtem z samego rycerza. No, myśmy dosyć wcześnie przestali nam przysyłać rycerza, bo co pewien czas zmniejszano nakład, prawda, więc tak samo w Niepokalanowie kasowali pewną ilość prenumeratorów, prawda, stosownie do zmniejszonego nakładu, więc to o tym wiedzieliśmy. Ja w domu wiedziałem bardzo dobrze, bo ojciec miał bardzo jasne poglądy, pomimo że służył w carskim wojsku, był w niewoli niemieckiej, ledwie umiał się podpisać i coś tam napisać, a był na Syberii w wyborowym pułku strzelców syberyjskich i był pod Werdę jako jeniec rosyjski u Niemców budować te fortyfikacje. Rozumiał bolszewicką duszę. Tak, rosyjską bardziej, a później bolszewicką. Rosyjska też jest bardzo specyficzna i dlatego nie dziwcie się temu, co wyprawiają na Ukrainie, bo tu jest do rosyjskiej duszy doszło jeszcze właśnie to wychowanie komunistyczne, zresztą jak i u nas wychowanie komunistyczne. Ojcze biskupie,
Wróćmy do procesu beatyfikacyjnego. Jak on przebiegał z tego, co ojciec słyszał? No, był tak, to znaczy każdy zakon, przynajmniej te większe zakony, mają tak zwaną postulację. To znaczy taki urząd przy kurii generalnej, który zajmuje się sprawami beatyfikacyjnymi, kanonizacyjnymi. Nasz zakon podupadł w historii, ale jeszcze jest wciąż, nawet odradza się dużym zakonem. Teraz ponad 4000 zakonników, prawda, to się rozrosło, więc nawet kolega taki, bliski kolega jest w tej chwili w tym urzędzie postulatorskim w kurii generalnej, prawda? Ojciec Kijas, w czym jest sporo jego artykułów. Więc wiedzieliśmy coś od w Niepokalanowie Przesiane, a później jak już byliśmy tacy habitowi zakonnicy, prawda? Nie kandydaci, już po ślubach zakonnych pierwszych, tych tak zwanych czasowych, więc spotykaliśmy się z ojcem Lutosławem Pieprzyckim, z którym później bardzo współpracowałem, jak wydoroślałem, prawda, więc on był wicepostulatorem na Polskę sprawy beatyfikacyjne ojca Kolbego i czasami nam opowiadał przebieg sesji beatyfikacyjnych w Warszawie, bo któraś z kurii biskupich prowadzi tam w zakonie, w miejscu centralnym, to się zbiera wszystko, a na terenie, na kuli ziemskiej, to w poszczególnych diecezjach, prawda, także ojca Maksymiliana proces przebiegał w Padwie. Tam było główne miejsce, bo tu była komuna, więc nie mogło być główne miejsce. W Polsce, z tym, że przebiegał ten proces w Warszawie ze względu na Niepokalanów i w Krakowie ze względu na Oświęcim miejsca, prawda? I w Japonii był oddział w Nagasaki procesu informacyjnego. No, u nas ojciec Lutosław Pieprzycki, który później był prowincjałem, ja z nim współpracowałem też dosyć mocno, prawda, bo zrobił mnie ekonomem prowincji. Miałem wtedy 30, ekonom, taki dyrektor finansowo-administracyjny. Dosyć wcześnie to było zadanie dosyć takie wczesne, prawda? I stamtąd zresztą przyszedłem na przełożonego w Niepokalanowie. Więc ojciec Lutosław dosyć dużo opowiadał o procesie. Ale u nas było ogólne przekonanie, to znaczy w Niepokalanowie, że powinien być beatyfikowany i że będzie beatyfikowany. Ale dlaczego jako wyznawca, a nie męczennik? Jako pewniejsza droga. Jako pewniejsza droga. Wymagająca dwóch cudów. Tak. Jako pewniejsza droga, powiedzmy, ta beatyfikacja i poza tym z pewnej ostrożności. Prawda? Dlatego, że sam zaofiarował życie i problem niemiecki wchodził w rachubę. Niekoniecznie Włosi byli przychylni uznawać morderstwa niemieckie za morderstwa. Dla mnie to jest absolutnie nowość. No, może nowość, ale też byli troszeczkę faszystowskim państwem. I uporządkujmy. Ta ostrożność polegała, ostrożność procesowa, rozumiem. Procesowa. Polegała na tym, żeby jakby skutecznie przeprowadzić ten proces, lepiej było wybrać drogę wyznawcy. Wyznawcy, tak. I żeby to było skuteczne, tak? Bo były różne zakręty. No i jeszcze dodatek, którego nie powiedziałem, taki bardzo ważny dodatek. Przy drodze wyznawcy doskonale się bada życie. No tak, no bo męczennik z kolei załatwia sprawę. Jeżeli powiedzmy się udowodni, że na podstawie wiary zaofiarował swoje życie albo został zamordowany z tego powodu,
że, bo w wypadku Maksymiliana trudno było powiedzieć, czy z powodu tego, że jest chrześcijaninem, że jest kapłanem, czy z powodów nacjonalistycznych. I dlatego proces był prowadzony dla pewności. Bo była ta pewna ostrożność, delikatność. Słyszałem na ten temat od ojca Pieprzyckiego, wicepostulatora na Polskę i z innych źródeł, że bezpieczniej udowodni się życie święte. I głębiej się w nie wejdzie? Wejdzie. Przebada? Tak, nie będzie wchodził w problem nacjonalizmów. Niemieckiego i polskiego ewentualnie, prawda, że to znajdzie się poza zasięgiem. Niesamowite rzeczy ojciec opowiada. A no widzi pan. Myślicie, że taki niewielki, siwy, stary człowiek. Ojcze biskupie, to porozmawiajmy jeszcze o tych zakrętach przy beatyfikacji, bo one są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. To odsłania ojciec takie tajemnice, które są bardzo mało znane. Dlaczego Włosi mogli hamować proces? Włosi, czyli mówimy o kurii. Nie, Włosi mówimy jako naród, a w kurii rzymskiej najwięcej pracuje Włochów i na najbardziej odpowiednich stanowiskach. Mogli przyhamowywać. A dlaczego? Jeszcze raz spróbujmy to wytłumaczyć. No to my nie jesteśmy narodem zbytnio. Teraz jesteśmy coraz bardziej szanowanym, ale w swoim czasie nie byliśmy takim narodem, bo nie mieliśmy niepodległości. Głupota naszej arystokracji w XVIII wieku, prawda, i ambicje przeróżne, no to nie mieliśmy państwa, to nie mieliśmy szacunku. I w niektórych świadomościach, ja spotykałem się na terenie Włoch czy gdzie indziej z tym, że Polska to właściwie nie wiadomo kiedy odżyła z powrotem. Zabory i te 123 lata w niewoli na pewno przekładały się też i na jakby obraz Polski w Europie czy... Właściwie w tej chwili troszeczkę jeszcze podskoczyliśmy, chociaż to jest, może nie wypada przy takiej rozmowie o tym mówić, przez Ukrainę, przez to przyjęcie. Z jednej strony to jest bardzo dobry znak chrześcijaństwa, bo z Ukraińcami jak gdyby pojednaliśmy się automatycznie. Pewnie znacie sprawy Wołynia, nie tylko Wołynia, prawda? Ojcze biskupie, pół mojej rodziny po stronie matki zostało zamordowane w Wołyniu. Ja się zastanawiam, jakby co mną decydowało, że pod swój dach przyjąłem czwórkę wojennych uchodźców dzisiaj. Tak. I do tej pory nie znam odpowiedzi. No tak, ale odruch jest prawidłowy. Wróćmy do naszej rozmowy, ojcze biskupie. Czy ojciec biskup miał okazję poznać Franciszka Gajowniczka? Kim on był? Proszę go opisać. No to nie jest łatwo opisywać człowieka, zwłaszcza księdzu i zakonnikowi. Bo tu trzeba być ogromnie ostrożnym. Więc jeżeli chodzi o pana Gajowniczka, podróżowałem z nim do Niemiec, podróżowałem po beatyfikacji, towarzyszyłem, bo na zaproszenie niemieckie bywał, przynajmniej raz podróżowałem z nim, może więcej nawet, prawda. Więc tego typu znajomość, bo byłem u niego w domu, jeszcze gdy żyła ta jego druga czy trzecia żona. Już nie pamiętam, czy to była tylko druga, czy już trzecia, bo pierwsza żona zginęła z dziećmi z tego ostrzeliwania samolotu niemieckiego. Więc ja myślę, że to taki zwyczajny, mniej więcej dobry człowiek. To był wojskowy zawodowy. Przedwojennego Wojska Polskiego, podoficer. Służył także w czasie wojny, służył także w, nie wiem czy w AK, ale w każdym bądź razie w którejś z tych organizacji podziemnych. Chyba go nawet na trasie gdzieś tam złowili, na trasie Zakopanet, czyli Tatry, a Węgry. Może był łącznikiem.
ten apel w lipcu 1941 roku, ten apel poprzedzający tą męczeńską drogę świętego Maksymiliana, ten ostatni etap może męczeńskiej drogi, zmienił Franciszka Gajowniczka? Myślę, że dosyć już to dosyć głęboko rozumiał. Zaczął rozumieć i rozumiał dosyć głęboko. Nie, trudno jest się wypowiadać księdzu, biskupowi tam na temat czyjejś wiary, prawda, nawet nie wypada. Natomiast Gajowniczek no, chyba był takim przeciętnym katolikiem, bo jestem katolik, prawda. Udało mu się, trafił na święta. Ale świadczył później, był na beatyfikacji. Pod tym względem tak, nawet, no bo później już był osobą taką eksponowaną. Oto ten, za którego ojciec Kolbe oddał życie. Myślę, że taki, ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń takich, ale chyba takim dosyć przeciętnym, zwyczajnym człowiekiem. I także jako wierzący, chociaż wiary nie jesteśmy w stanie oceniać czy cudzej wiary, prawda? Ojcze biskupie, beatyfikacja ojca Maksymiliana, bo ojciec organizował albo uczestniczył w organizacji wyjazdu do Rzymu, to wyjazd na wielką skalę wówczas, no, przypomnijmy, to są lata 70. Z Polski wyjechało 6 tysięcy osób, w tym kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła oraz właśnie Franciszek Gajowniczek, którego Maksymilian uratował. Pamięta ojciec tą atmosferę tego wyjazdu, tej pielgrzymki? Ja byłem związany z tą częścią pielgrzymki, która była przez nas organizowana. To było 300 ileś osób, prawda? To było lotnicza, samolotami. Bo dojechało bardzo dużo ludzi rozmaitymi drogami. To znaczy z Polski, nawet nie wiem, w tej chwili, ja próbowałem przypomnieć sobie dane statystyczne i nie zdążyłem. Znaczy nie opieram się na mojej pamięci po pandemii, więc dzwoniłem do Niepokalanowa, ale też już tam jest młodsze pokolenie, już trochę trudniej się skomunikować, już oni tak bardzo się nie orientują, prawda, więc ten. W każdym bądź razie, sam problem pielgrzymki był długo wałkowany. Znaczy, nie mógł być długo w sensie, bo dlatego, że myśmy dowiedzieli, ja zostałem przełożonym w lipcu, kapituła czy prowincjalna wybrała na przełożonego, ale już na kapitule się mówiło, że już pewnie wkrótce ogłoszą beatyfikację, Rzym ogłosi beatyfikację. Ale jeszcze nie mieliśmy wciąż wiadomości, bo to może być już za miesiąc, może być za kilka miesięcy, może być za rok czy za pół roku. To będzie już, prawda? Więc organizowaliśmy, bo były przez... To nie była tylko jedyna pielgrzymka, która jechała na beatyfikację ojca Maksymiliana. Myśmy tymi samolotami, tymi sześć chyba tych, może mniej niż sześć tych lotów było do tego, przerzucili nas. Bo też dyskusja była, bo jak gdyby to była pielgrzymka urzędowa. Myśmy odstąpili po Niepokalanów, zatrzymaliśmy dla siebie 30 czy ileś miejsc. Teraz ta, żeśmy zaproponowali diecezją, prawda? Na Wyszyński, Wojtyła, oni z wami... Nie, oni w swoim zakresie. To jeżeli chodzi o biskupów, o księży także, a zwłaszcza biskupów, to powiedzmy pewnie, że prymas prawie przy każdym wyjeździe miał problemy, ale to już to stawało się coraz lżejsze. Jak ludzie odbierali tą beatyfikację tam na miejscu? Beatyfikację celebrował Paweł VI, prawda? I w Bazylice Świętego Piotra. Także Bazylika, owszem, była wypełniona. Beatyfikacja była w Bazylice. To jeszcze miałem szansę właśnie także podziękować osobiście Pawłowi VI, ale że włoskiego nie znałem.
to po łacinie, ale wtedy jeszcze po łacinie można było między duchownymi się porozumieć, prawda? Kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła byli, no można powiedzieć, wielkimi czcicielami świętego Maksymiliana, a miał ojciec biskup okazję z nimi rozmawiać o świętym Maksymilianie? Może tak bardzo wprost, bo byłem tylko gwardianem, nie prowincjałem, chociaż u prymasa byliśmy we trzech, powiedzmy prowincjał nasz warszawski, ojciec Paczuski, ojciec Joachim Bar z Krakowa, profesor prawa na ATK wączas i ja z Niepokalanowa. No to tak żeśmy siedzieli jak teraz z panem we cztery osoby, prawda. Zresztą poglądy księdza prymasa z Wyszyńskiego były znane. Bywał w Niepokalanowie nawet czasami bez naszej wiedzy wstępował po drodze zachodził do kościoła. Prawda, to jest to także w jego tych, w tych książeczkach, które się ukazały z okazji beatyfikacji. Pierwsze, zwłaszcza te jego wcześniejsze. Jesteśmy po beatyfikacji świętego wówczas Maksymiliana, jasna sprawa. Jak ta beatyfikacja zmieniła Niepokalanów? To znaczy zmieniła, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, to znaczy poszczególnych zakonników, o sprawy wewnętrzne klasztoru, no to było przyjęte jako bardzo prawidłowa ocena ojca Kolbego przez Kościół. Ale też wzmocniło jakby całą tą siłę wewnętrzną Niepokalanową? Tak, to duchowo podniosło, prawda, i równocześnie zadało pracy. Rozumiem, chodzi o pielgrzymki. Głównie pielgrzymki, prawda. Więc dzisiaj próbowałem się dowiedzieć dokładnie, ale okazuje się, że pamięć zawodzi, ale nie pomyliła się zbytnio. Więc moja pamięć, no jednak to są lata 71, miałem 30 tam parę lat, 35, prymas Wyszyński, jak się dowiedział, to mówił, że u franciszkanów, będąc kołyski, brali na przełożonych, prawda, 35 lat, ruch pielgrzymkowy w Niepokalanowie do beatyfikacji, może nie tak ciąć nożem do beatyfikacji, ale mniej więcej do beatyfikacji, wynosił około 40 tysięcy rocznie pielgrzymów. Ruch pielgrzymkowy po beatyfikacji za naszych czasów rozwinął się gdzieś do 600-700 tysięcy rocznie. No i teraz trzeba było obsłużyć duchowo ten ruch. Szybko żeśmy chwycili to, że tak, to nie może być tak, że tylko ludzie przyjeżdżają. Nie jesteśmy w stanie dać im noclegów. Nie było w okolicy, nie było żadnego hotelu, żadnej noclegowni, niczego. Pod koniec mojego sześciolecia, bo kadencje były trzyletnie, pierwsza kadencja 3 lata, druga kadencja 3 lata, więc pod koniec sześciolecia gdzieś to przepływ sięgał 600-700 tysięcy. I trzeba było teraz jakiś program dla tych pielgrzymów przygotować. Oprócz tego, co Niepokalanów już miał. Jakąś katechezę, myśmy to mówili katechezą, nazywaliśmy, prawda. I to się składało, jeżeli pamięć mi posłuży, tak, człowiek, chrześcijanin, i to była postać ojca Kolbego, katecheza na temat człowiek, chrześcijanin. I głównie się odbywała ta katecheza, ludzie przepływali przez tak zwaną starą kaplicę, przez tą pierwszą kaplicę, jeszcze z 1927 rozbudowaną, prawda. I tam była taka jakby wystawa o ojcu Maksymilianie. To służyło po przedstawieniu osoby, chrześcijanina. Druga rzecz to była, to kolejność, to można sobie ustawiać
jak się komu podoba, mianowicie naród chrześcijański. Naród, w którym powiedzmy znana jest Ewangelia, który jest przesiągnięty Ewangelią, jest narodem chrześcijańskim. I do tego mieliśmy dwa teatry kukiełkowe. Było paru braci uzdolnionych, zwłaszcza myślę o bracie Felicissimusie, który zrobił te kukiełki, mianowicie historię Polski w kukiełkach. Takie kukiełki, powiedzmy, może prawie metrowe czy coś takiego. Od Mieszka do czasów współczesnych. I to taki program trwał gdzieś pewnie około godziny czasu pod kościołem. Ojcze biskupie, no nie mam już serca męczyć ojca biskupa. Dziękuję bardzo za rozmowę, za te słowa. Na gadułę trafiliście i dlatego musicie się męczyć. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.